Hejo, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku przez Kwinki. Intro. Zoskwinka. Więc standardowo zaczynam od odpowiadania na pytania. Okej, okay. Pierwsze pytanie. Yaoi versus Yuri. Moim zdaniem, w sensie takie dla mnie jest lepsze yaoi, ale do Yuri nic nie mam. Czasami sobie przeczytam mangę Yuri czy coś w tym stylu, ale osobiście to wolę yaoi. Ile masz mag? Z tego co liczyłam, to 12 chyba. No, a coś około 12. Czy posiadasz jeszcze jakieś plakaty na ścianach? Jak tak, to pokażesz. Tak, posiadam dość dużo plakatów na ścianie i rysunków też. Mogę pokazać w sumie. Tutaj się wyświetli. Następne pytanie. Tolerujesz LGBTQ? Tak, toleruję. Nie chcę się rozpowiadać na ten temat bardziej rozbudowanie, ale toleruję i tyle. Co sądzisz o wydarzeniach w Białymstoku? Jestem naprawdę zażenowana postawą niektórych ludzi. Osobiście uważam, że każdy, niezależnie od orientacji, religii, koloru skóry czy innych tego typu rzeczy, powinien być tolerowany w miejscu, w którym jest, i niezależnie, czy to się komuś podoba, czy nie. Po prostu tak nakazuje szacunek do ludzi i po prostu tak powinno być. A to, co się tam stało, to jest po prostu jakaś masakra. Ulubiony LPS. Szczerze mówiąc, nie mam ulubionego LPS-a. Naprawdę nie mam. Jak tak patrzę na wszystkie tak moje LPS-y mniej więcej, to kocham każdego. Każdy jest wyjątkowy. Naprawdę, są wyjątkowe wszystkie i kocham każdego, więc nie ma jednego, którego bym kochała tak najbardziej. A teraz krótka informacja. Na kanale Princess Vimari pojawił się filmik z listą, na którą mogą się wpisywać w komentarzach osoby, które mają kanał LPS lub o My Little Pony z małą ilością subskrypcji. Osobiście tam się wpisałam i to jest naprawdę urocze, że ktoś tak jakby dba o tę społeczność LPS-tuberów i innych mniejszych youtuberów. Link do kanału i do tego filmu będzie w opisie, więc zachęcam do zajrzenia. Następny punkt. Anime tygodnia. Anime tygodnia to Kaguya-sama Love is War. Znany również pod nazwą Kaguya-sama wa Kurasetai. Kokurasetai. Boże. Osobiście obejrzałam je w tym tygodniu i powiem, że jest naprawdę fajne, interesujące i ciekawe, i troszkę jestem po nim niedosycona pod jednym względem, ale ogólnie bardzo polecam. Jest takie urocze i śmieszne. Taka jakby komedia romantyczna. Coś w tym stylu, ale takie bardziej... Nie wiem, musicie sami zobaczyć. Jest naprawdę fajne. Trzeci punkt. Jedzenie tygodnia. Jedzeniem tygodnia są... rurki z kremem! One są po prostu pyszne, okej? Ja nie mam powodu, żeby uzasadniać, dlaczego to muszą być rurki z kremem. One są pyszne. Kocham je normalnie. Rurki z kremem. Cosplayem tygodnia jest cosplay Togi Himiko z Boku no Hero Academia. Okej, okay, teraz wyzwanie. Dostałam wyzwanie, aby narysować wrzoskwinkę wersji ludzkiej, więc tutaj wam się gdzieś z boku pokażę, na przykład tutaj spróbuję dać w montażu. Przyspieszony filmik mniej więcej, który rysowałam. Powiem tyle, że ja jakoś wybitnie nie rysuję. Mam jakiś tam swój styl. Nie macie efekt końcowy. Się wyświetli. I ostatni punkt to ulubieniec tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest mój niedawno zrobiony custom. Niedawno, czyli wczoraj. Boom.
Jest to custom zrobiony z fake'owego LPS-a i szczerze mówiąc bardzo mi się podoba, jak on wyszedł. Jak na początku go robiłam, nie miałam w ogóle żadnych planów, ale tak jak już go malowałam, to tak jakoś wyszło, że wygląda tak. Więc to by było na tyle. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać w ogóle na ten trzeci odcinek. Kogut, weź stul się, bo ja nagrywam. Ale miałam parę zaległych filmów, które chciałam wstawić przed tym. Do tego miałam też bardzo dużo zawrotów głowy w te wakacje. Jeszcze się nie skończyło i po prostu tak jakby jakoś tak wyszło. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Więc no. Myślałam ogólnie, że dłużej mi zejdzie na nagrywanie tego trzeciego odcinka. Tak patrzę, nawet szybciutko mi to poszło, więc jestem z siebie dumna. Teraz tylko montaż. No, więc w sumie to by było koniec tego odcinka. Nie zapomnijcie o liście u Princess Wimari. A ja się z wami żegnam. Oyasumi!